Założyłem spuna, czyli antyzaczepową przynętę i z drzewa mi wyskoczył szczupak. No nie mogę go podnieść, ładny, bardzo waleczny. Oceniam go na 3 kilo przynajmniej. Proszę zobaczyć, jest. Niebrzydki, niebrzydki, łyknął spuna jak swojego. O, proszę, już większy. Ma ochotę jeszcze walczyć. Tak. Jeszcze będzie raz nurkował na pewno. Masz ramę, to co oznacza, że tam chyba są większe jeszcze od niego troszeczkę. No jeszcze skaczemy chyba. To nie jest szczupak gotowy do wyjęcia, ale możemy spróbować. To chyba będzie jeszcze jeden odjazd. Piękna ryba. Nie wiem, czy mi się nie wyrwie. Piękna ryba. Piękna. Może go trochę do światła. Tak. Ciemno ubarwiony. Wspaniałe pomarańczowe kropki. Płetwy nienaganne. O! Muszę go bardzo mocno teraz trzymać. Wreszcie znajdujemy znakomite miejsce. Podwodną górkę wychodzącą na metr pod powierzchnię wody, na dodatek porośniętą trzciną. Tu musi być grubszy szczupak. Od razu kategorycznie stwierdza Jacek. I kto jak kto, ale on rzadko się w takich kwestiach myli. Piotr, rzucając srebrną algą numer 3 na sam szczyt górki, ma ostre uderzenie szczupaka. Ryba zaraz po braniu muruje do dna. Ma na pewno kilka kilogramów masy. To już godny przeciwnik. Wreszcie szczupak daje się podholować do łodzi. Podbierając rybę ręką, należy albo mocno chwycić ją za kark, albo delikatnie wsunąć dłoń pod skrzela, ale niezbyt głęboko, aby nie poranić palców. Pięknie ubarwiony, dorodny szczupak z podwodnej górki. Ma około 4 kg masy. Jest brunatno-kremowy, zdecydowanie inny od zielonych szczupaków z Sirsan. Ma też znacznie dłuższy pysk. Na naszej górce zaraz mamy kolejne brania. Zobaczmy, jak zmaltretowany reaper mansa. Tutaj mamy ogonek odcięty zupełnie przez szczupaka. Tutaj ślady również po zębach z drugiej strony. Bardzo intensywny, żerujący. A ja właśnie zaciąłem szczupaka. Szczupaki kolejnego. Mamy na jeziorze Szpilem. O, tak, na wobler jest rybka. Nieduża, ale malutki. Cieszę się, że się uwolnił, bo był króciutki. Powoli pora kończyć. Nasz 4-godzinny rekonesans pokazał, że potencjał jeziora jest ogromny.